Houston to największe miasto Teksasu. W latach 70. XX wieku było ważnym centrum handlowo-przemysłowym. Jednak niektóre rejony miasta czasy świetności miały za sobą. Na przykład dzielnica The Heights w północno-zachodniej części metropolii. Na przełomie XIX i XX wieku The Heights było zamożną dzielnicą. Ale w ciągu 70 lat sytuacja ekonomiczna drastycznie się tu pogorszyła. Wielu zbuntowanych nastolatków szukało ucieczki od problemów w domu i szkole. Niektóre rodziny zgłaszały zaginięcia dzieci policji, ale była to mniejszość. Znakomita większość rodziców uznawała, że ich dziecko odeszło z domu. Policja w Houston nie miała wówczas wydziału zajmującego się zaginionymi. Wiem jednak, że na początku lat 70. zgłoszono zaginięcie około 13 młodych osób. Dwudziestego 9 maja 1971 roku Dorothy Hillegist pomachała na pożegnanie swojemu 13-letniemu synowi Davidowi i jego 16-letniemu koledze Mayleeowi, którzy wybierali się na basen w dzielnicy The Heights. Ostatni raz widziano ich, jak wsiadali do furgonetki niedaleko domu Hillegistów. Wkrótce rodzina zgłosiła zaginięcie. W tamtym czasie operacje poszukiwawcze policji polegały na kontaktowaniu się z przyjaciółmi i sąsiadami zaginionych oraz prowadzeniu wywiadu wśród osób, które mogły coś widzieć. Często uznawano, że zaginiony nieletni postanowił spędzić kilka nocy ze znajomymi. Mimo zapewnień policji, Dorothy Hillegist nie mogła uwierzyć, że jej wesoło usposobiony i otwarty na świat syn uciekł z domu. W ciągu kilku miesięcy rodzina przeszukała miasto, wynajęła prywatnego detektywa, a nawet zwróciła się o pomoc do wróżki. Matka rozwieszała zdjęcia syna na słupach ogłoszeniowych w całym mieście. Bardzo chciała go odnaleźć. Przyjaciele rodziny, wśród nich 15-letni Wayne Henley, rozprowadzali plakaty oferujące $1000 nagrody. Nikt jednak się nie zgłosił. Mel Winkley i David Hillegist przepadli bez śladu. Po roku od zniknięcia chłopców zaginął 17-letni Billy Bolch i jego kolega Johnny DeLong. Brat pierwszego z nich często uciekał z domu, więc policja uznała, że Billy poszedł w jego ślady. Rodzice postanowili na własną rękę zbadać kilka tropów. Pamiętali, że Billy odwiedzał dom Dina Corla, nazywanego Candymanem. Był elektrykiem pracującym w miejscowej firmie energetycznej. Nazywano go Candymanem, panem od cukierków, gdyż jego rodzina prowadziła firmę cukierniczą w The Heights, a on często rozdawał słodycze dzieciom z sąsiedztwa. Sąsiedzi opisywali go jako miłego człowieka. Zawsze chętnie pomagał innym, na przykład odpalić samochód. Wszyscy go lubili. Był bardzo przystojny. Przyjaźnił się z dziećmi mieszkającymi w pobliżu, uczęszczającymi do okolicznych podstawówek i liceum. Czasem zabierał je na przejażdżki furgonetki. Nie można było o nim powiedzieć nic złego. Rodzice zwrócili się o pomoc do Dina, ponieważ ich syn pracował kiedyś w firmie należącej do jego rodziny. Elektryk oznajmił, że od dłuższego czasu nie widział się z Billym. Obiecał, że zadzwoni, jeśli czegoś się dowie.
W listopadzie 1972 roku, gdy rodzina Bolczów wciąż szukała Billa, zaginął ich 15-letni syn Michael. W środowy poranek 8 sierpnia 1973 roku trzech nastolatków podróżowało do położonej w pobliżu Houston Pasadeny. Dwoje z nich, 17-letni Wayne Henley i 15-letnia Rhonda Williams, było parą od tajemniczego zaginięcia rok wcześniej chłopaka Rondy, Franka O'Geara. Od tego czasu na terenie Houston zaginęło ponad 12 chłopców i dziewcząt, w tym troje w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Nikt nie łączył ze sobą tych zaginięć. Tamtej nocy Rhonda, Wayne i ich znajomy Tim Curley chcieli wyszaleć się w Pasadenie. Rhonda i Wayne od jakiegoś czasu byli parą. Pochodziła z rozbitej rodziny. Rodzice się nią nie zajmowali. Tim Curley miał 19 lat. Chciał się dobrze zabawić, zapalić marihuanę albo odurzyć się klejem. O 3 nad ranem troje nastolatków weszło do domu przy Lamar Drive. Nie wiedzieli, że za chwilę zabawa przerodzi się w koszmar. O 3 nad ranem 8 sierpnia 1973 roku trójka młodych ludzi przyjechała na imprezę do domu przy Lamar Drive 2020. O 8:30 rano policja w Pasadenie przyjęła nagłe zgłoszenie. Zaczynałem wtedy pracę w wydziale śledczym. Piłem poranną kawę. Porucznik Gould wskazał mnie palcem. Powiedział: była strzelanina. I wręczył adres Lamar 2020. Na miejscu detektyw David Mulligan zastał funkcjonariusza z rozładowanym rewolwerem kalibru 22 i trojgiem podejrzanych. Policjant ustalił, że byli to nastolatkowie z Houston: Wayne Henley, Rhonda Williams i Tim Curley. Pierwszy na miejscu zdarzenia pojawił się funkcjonariusz Jerry Jameson. Henley, Curley i Williams siedzieli na krawężniku przed domem. Henley powiedział: właśnie zabiłem człowieka, leży w środku. 34-letni Mulligan pracował w policji od 12 lat. Nie wiedział, że będzie to największe śledztwo w jego karierze. W domu znalazł nagie zwłoki mężczyzny. Leżały twarzą w dół przed drzwiami do sypialni. Stopy denata owinięto przewodem telefonicznym, a plecy i ramię znaczyły rany postrzałowe. W pokoju znajdowało się jednak coś bardziej przerażającego. W środku zobaczyłem nagie ciało z 6 ranami postrzałowymi. Podłogę sypialni wyłożono folią. Leżała na niej duża deska, do której przyczepiono kajdanki. Oprócz tego mnóstwo akcesoriów erotycznych. Wiedziałem, że nie było to zwyczajne morderstwo. W trakcie przeszukiwania domu Mulligan znalazł jeszcze 8 par kajdanek. Taśmę maskującą, sznur i wazelinę. W garażu natrafił na furgonetkę. W jej wnętrzu znajdowała się drewniana skrzynia przypominająca trumnę. Na podłodze odkrył wapno. Mulligan ustalił tożsamość leżącego przed sypialnią. Był to 33-letni elektryk Dean Corll, nazywany w The Heights Candymanem. Nastolatków przewieziono na posterunek i przesłuchano. Wszyscy przedstawili tę samą wersję wydarzeń. Henley zeznał, że przyjaźnił się z Corllem od lat i wielu jego znajomych odwiedzało Candymana, zanim ten przeprowadził się do Pasadeny.
Henley był inteligentnym 17-latkiem. Rzucił szkołę i mieszkał z matką. Ojciec nie interesował się jego wychowaniem. Coral był przyjacielski. Organizował imprezy, na które zapraszał nastolatków. Młodzi ludzie lubili jego towarzystwo. Był od nich starszy i dostarczał im rozrywki. Tamtej nocy Dean Coral zdenerwował się, kiedy Henley zjawił się u niego w towarzystwie dziewczyny. Na szczęście Henley załagodził sytuację. Henley, Corley i Rhonda całą noc odurzali się oparami kleju i farby, wszystkim, co znaleźli. W końcu zasnęli. Po przebudzeniu okazało się, że Corl skuł im ręce. Cała trójka miała skrępowane ręce i stopy, a usta Rhondy i Tima były zaklejone taśmą. Coral, trzymając w ręku nóż i pistolet, oznajmił, że ich zabije, ale wcześniej się nieco zabawił. Henley wiedział, że zaraz zginie. Zdołał jednak przekonać Corla, aby zdjął mu kajdanki. Obiecał, że pomoże mu zabić pozostałych. Potem przywiązali Kerleya do jednej strony deski, a dziewczynę do drugiej. Następnie Coral kazał Henleyowi odbyć stosunek z Rhondą, a on w tym czasie miał uprawiać seks z Kerleyem. Henley wiedział, że musi unieszkodliwić Dina, który inaczej zabije Rhondę i Kerleya. Chwycił broń i go zastrzelił. Zeznania Rhondy i Kerleya pokrywały się z wersją Henleya. Wszystko wskazywało na to, że Dean został zastrzelony w samoobronie. Rodzice Corla dwukrotnie się rozwodzili. Większość młodzieńczych lat spędził na pomaganiu matce w prowadzeniu firmy cukierniczej. Nocami pracował jako cukiernik, a w dzień jako elektryk. Z zebranych informacji wynikało, że Dean Coral był samotnikiem, który nigdzie nie mógł zagrzać miejsca. Większość czasu spędzał z nastolatkami. Co 4 miesiące zmieniał miejsce zamieszkania. Miał niewielu znajomych w swoim wieku. W toku śledztwa ustalono, że Coral często widywał się z Wayne'em Henleyem oraz 18-letnim Davidem Brooksem, również pochodzącym z rozbitej rodziny. Brooks był zwyczajnym nastolatkiem. Mieszkał w The Heights. Typ cwanego samotnika, który spędzał dużo czasu na ulicach. Rodzice Corla przyznali, że ich syn był bardzo przygnębiony na kilka dni przed śmiercią i wspominał, że ma kłopoty. Podzielili się z policją podejrzeniami, że być może koledzy Corla nie są tak niewinni, na jakich wyglądają. Gdy wróciłem na posterunek, zacząłem rozmawiać z Henleyem, Kerleyem i Rhondą. Najpierw Henley przemilczał ten temat, ale w końcu wyznał, że zabił Corla, ponieważ ten miał magazyn pełen ciał. Z początku podszedłem do jego słów z dużą dozą rezerwy. Ale Henley miał informacje, które potwierdzały jego słowa. Wymienił nazwiska chłopców, którzy zaginęli w The Heights. Jonesa, Cobla i Hilligista. Henley twierdził, że wie, gdzie znajduje się magazyn ze zwłokami. Malikan skontaktował się z policją w Houston.
Dowiedział się, że 2 tygodnie wcześniej zgłoszono zaginięcie 2 nastolatków, Charlesa Cobla i Martiego Jonesa. Nic nie wskazywało na to, że uciekli z domu. Policja w Houston dysponowała też informacjami na temat Davida Hillegista, który zaginął w maju 1971 roku. 8 sierpnia 1973 roku detektywi z Pasadeny i Houston przybyli na teren przechowalni łodzi w południowym Houston. Znajdował się tam szereg metalowych garaży, w których ludzie trzymali łodzie, samochody i niepotrzebne rzeczy. Wayne Henley podejrzewał, że ciała zakopano w garażu numer 11. Byliśmy sceptycznie nastawieni. Mimo że w domu Corla znaleźliśmy wiele dziwnych rzeczy, nie mogliśmy dać wiary, że w tym garażu znajdziemy ciała. Pomieszczenie było zamknięte. Udaliśmy się do biura administratorki. Okazało się, że najemcą garażu jest Dean Corll. Gdy otworzyliśmy drzwi, Henley zbladł jak ściana. Patrząc na niego, uświadomiłem sobie, że mówił prawdę. W garażu policjanci zastali podłogę z ubitej ziemi, przykrytą 2 kawałkami dywanu. Było tam pełno rupieci, łopaty, stary samochód, rowery, buty, kurtki, worki z wapnem i szereg wypukłych miejsc, jakby ktoś niedawno kopał w ziemi. Detektywi sprowadzili łopaty i skazanych z pobliskiego więzienia do pomocy przy kopaniu. Po chwili dotarli do warstwy białego proszku, który zidentyfikowano jako wapno. Parę minut później, 15 centymetrów pod ziemią, łopaty natrafiły na coś twardego. Były to zwłoki owinięte w plastikową folię, taką samą, jaką wyścielono sypialnię Deana Corlla. Ze względu na ciało zaczęliśmy odgarniać ziemię nieco delikatnie. Nie chcieliśmy go uszkodzić łopatami. Były to nagie zwłoki chłopca. Szyję ofiary oplatał ciasno gruby sznur. Historia opowiedziana przez Wayne'a Henleya okazała się prawdziwa. Śledczy z Wydziału Zabójstw natychmiast wezwali specjalistów medycyny sądowej. Kopanie kontynuowano. Administratorka poinformowała policję, że Dean Corll wynajmował garaż od ponad 2 lat. Opisała go jako miłego mężczyznę, który przyjeżdżał tu kilka razy w tygodniu i niedawno pytał o możliwość wynajęcia kolejnego garażu. Informacje o makabrycznym znalezisku szybko trafiły do lokalnych mediów. Oczywiście natychmiast zaraiło się od ekip telewizyjnych. Poprosiłem nawet jednego z dziennikarzy, aby Henley mógł skorzystać z telefonu w jego samochodzie i zadzwonić do matki. Tę scenę uwieczniono na taśmie filmowej. Mama! Mamo, tu Wayne. Mama, I killed Dean. Zabiłem Deana. Wkrótce odkryto drugie ciało. Było w bardziej zaawansowanym stadium rozkładu niż pierwsze. Ustalono, że są to zwłoki chłopca. To był upalny dzień. Odór był nie do zniesienia. Wszyscy byliśmy przygnębieni. Nigdy wcześniej nie widzieliśmy czegoś podobnego. Wywiad z Henleyem wyemitowano w wieczornym wydaniu wiadomości. Mieszkańcy Houston dowiedzieli się o makabrycznym znalezisku. Dean Corll był dobrze znany w The Heights. Informacje wywołały falę strachu wśród rodzin, które go znały i w których doszło do zaginięć.
Houston detektywi z Wydziału Zabójstw zaczęli zbierać informacje dotyczące nastolatków zaginionych na przestrzeni ostatnich lat. W samym The Heights przepadło bez wieści ponad 50 osób. Podłogę garażu Corla podzielono na części, a następnie rozpoczęto metodyczne kopanie. Po zmroku policjanci zaczęli odkrywać kolejne ciała. W każdym miejscu, w którym zaczynali kopać, natrafiali na szczątki. A ja wtedy musiałem pobiec do najbliższej budki i poinformować agencję o odnalezieniu kolejnych zwłok. Do północy wydobyto 8 ciał, które przewieziono do koronera w celu identyfikacji i przeprowadzenia sekcji zwłok. Śledczy na miejscu przeczesywali ziemię w poszukiwaniu dowodów. Stworzyliśmy plan miejsc, w których znaleziono zwłoki. W niektórych dołach leżały nawet 3 ciała, jedno na drugim oddzielone warstwą ziemi. Poszukiwania trwały. Nazajutrz nastąpił nagły zwrot w śledztwie, który wprawił w osłupienie nawet najbardziej doświadczonych detektywów. Sądziliśmy, że nic nie jest w stanie nami wstrząsnąć, ale wtedy doznaliśmy szoku. To była zbrodnia stulecia. Ludziom nie mieściło się w głowie, że ktoś mógł zrobić coś tak straszliwego. Środa, 9 sierpnia 1973 roku. Informacja o 8 ciałach odnalezionych w garażu w Houston obiegła cały świat. Głównym podejrzanym był 33-letni elektryk Dean Corll. Według ustaleń policji to on odpowiadał za zaginięcia dzieci z dzielnicy The Heights w Houston. Artykuły w prasie zawierały dużo szczegółów, na przykład informacje o tym, że ofiary były wykorzystywane seksualnie. Wzbudziło to niepokój rodzin z okolicznych miast. Rodzice zaczęli zwracać większą uwagę na swoje dzieci. Wayne'a Henley'a okrzyknięto bohaterem. Doprowadził policję do garażu i uniemożliwił Corllowi dodanie Rondy Williams i Tima Kerleya do listy swoich ofiar. W świetle przepisów prawa Henley zabił Corlla w samoobronie oraz obronie osób trzecich Rondy i Tima. Gdy odkopano 8 ciał i trwały poszukiwania kolejnych, detektyw Mulligan doszedł do wniosku, że Corll nie mógł działać w pojedynkę. Postanowił zadać kilka pytań Henleyowi, przebywającemu wówczas w areszcie w Pasadenie. Znaleźliśmy wspólny język. Nie naciskałem na niego. Docenił to i był ze mną szczery. Henley był tak otwarty, że wkrótce stało się jasne, iż jego związek ze sprawą nie jest przypadkowy. Znał imiona niektórych ofiar, ponieważ był obecny, gdy Candyman się z nimi zapoznawał. Kiedy odkryliśmy pierwsze ciało, Henley od razu podał nazwisko ofiary. Wiedziałem, że nie kłamie i odegrał istotną rolę w całej sprawie. Można powiedzieć, że Corll był mentorem Henleya, który sprowadził go na złą drogę. Wywarł przemożny wpływ na jego życie. Ich znajomość rozpoczęła się, gdy Henley miał niespełna 14 lat. Z kolei Henley był swoistym sutenerem Corlla. Sprowadzał do jego domów chłopców, którzy następnie byli wykorzystywani seksualnie. Chłopak zwabiał ofiary, mówiąc, że ma w domu marihuanę lub inne narkotyki i chce się zabawić. And
that's the way he enticed those boys to come to Dean Carl's house. Henley utrzymywał, że nie brał udziału w czynnościach seksualnych, nie torturował ani nie zabił żadnej z ofiar. Przyznał jednak, że kilka razy był obecny przy tych zdarzeniach. Lecz jeden ze świadków przedstawił inną wersję wydarzeń. Wczesnym rankiem w Wydziale Zabójstw Policji w Houston pojawił się przedsiębiorca budowlany Alton Brooks. Towarzyszył mu 18-letni syn David. Przekazane przez niego informacje doprowadziły do kolejnego zwrotu w śledztwie. David Brooks przyznał, że pomagał Henleyowi w sprowadzeniu nastolatków do domu Corla. Zapewniał, że nie miał nic wspólnego z zabójstwami, w przeciwieństwie do Henleya. Gdy poinformowałem go o zeznaniach Brooksa, powiedział: dobrze, teraz mogę opowiedzieć ci wszystko. Henley zdenerwował się, gdy usłyszał, że Brooks stwierdził, iż nie ma nic wspólnego ze sprawą. Zorganizowaliśmy konfrontację w Houston. Podczas rozmowy Henley naciskał na Brooksa, aby wyznał prawdę. W tym czasie policja odkryła w garażu kolejne 9 ciał. Liczba ofiar wzrosła do 17. Część zwłok jeszcze tego samego dnia została zidentyfikowana przez lekarza sądowego Joe'ego Jachimczyka. Ubrania dostarczone przez rodzinę umożliwiły identyfikację braci Donalda i Jerry'ego Waldropów. Dokładnie zbadano rzeczy znalezione przy zwłokach. Przeanalizowano także kartoteki dentystyczne. Najszybciej identyfikowano ciała, które były lepiej zachowane. Z policją w Houston i Pasadenie zaczęli się kontaktować rodzice szukający informacji na temat swoich zaginionych dzieci. Odpowiedzi, które otrzymywali, napawały ich strachem. Rodzice byli zszokowani. Dowiadywali się, że ich dziecko było torturowane, prawdopodobnie wykorzystane seksualnie, zamordowane, a następnie zakopane w plastikowym worku. To było jeszcze przed ujawnieniem sprawy Gacy'ego w Chicago. Po raz pierwszy mieliśmy do czynienia z wielokrotnymi morderstwami na taką skalę. David Brooks zeznał, że znał Corla od 14 roku życia. Pomieszkiwał z nim i uczestniczył w jego sadystycznych rytuałach. Brooks nigdy nie przyznał, że łączyły ich relacje seksualne. Sądzę, że to on zdobywał zaufanie chłopców. Przyprowadzał ich do domu Corla, gdzie byli wykorzystywani seksualnie, torturowani i w końcu zabijani. Pod koniec 1971 roku David Brooks przedstawił Corlowi Wayne'a Henleya. Mógł być potencjalną ofiarą, ale z jakiegoś względu Corl go polubił. Henley zgodził się, żeby wraz z Brooksem zwabiać nastolatków do domu Candymana. Corl zawarł z Henleyem quasi-biznesowy układ. Płacił po $200 za każdego sprowadzonego chłopca. Wielokrotnie stosowali tak zwany trik z kajdankami. Henley zakuwał się, a następnie uwalniał za pomocą klucza ukrytego w tylnej kieszeni. Nakłaniał ofiary do założenia kajdanek i wypróbowania sztuczki, a następnie je obezwładniał. Relacje obu chłopców zawierały makabryczne opisy okrucieństw, których dopuszczał się Dean Corl. Wyścielał podłogę folią.
kładł na nią deskę, a następnie znęcał się nad swoją ofiarą. Po dokonaniu morderstwa zawijał ciało w folię. Na podłodze nie pozostawały żadne ślady. Następnie wkładał zwłoki do skrzyni i przenosił na miejsce, gdzie miały być zakopane. Brooks przysięgał, że nigdy nikogo nie zabił. Twierdził, że ocalił nawet jednego z chłopców, Billego Ridingera. Nakłonił Korla, aby puścił go wolno. Przyznał, że był obecny przy niektórych morderstwach. Podał nazwiska kilku ofiar, w tym Billego Bolcha i Johnego Deloma. Gdy Brooksowi rozwiązał się język, wyrzucił z siebie potok informacji. Monotonnym głosem zrelacjonował przebieg wydarzeń. Było to bardzo dziwne. Henley nie przyznał się do uczestnictwa w torturach. Potwierdził jednak, że brał udział w niektórych morderstwach. Gdy relacjonował jedno z zabójstw, pokazał, jak włożył pistolet w usta chłopcu, który siedział przywiązany do krzesła. Nacisnął spust. Ofiarą był jego szkolny kolega. Byłem zszokowany, że Brooks i Henley pamiętali praktycznie wszystkie nazwiska zamordowanych osób. Kolejność, w jakiej zostały zabite oraz miejsca, w których je zakopano. Nie był to jednak ostateczny bilans. Po południu tego samego dnia Wayne Henley wskazał śledczym zadrzewione miejsce w pobliżu jeziora Sam Rayburn, 240 km na zachód od Houston. Henley znał drogę. Jechaliśmy wąską, polną drogą. Henley kazał się nam zatrzymać. Powiedział, że w tym miejscu zakopano dwa ciała. Miał rację. Następnego dnia wskazał miejsce, w którym ukryto kolejne dwa ciała. Trzy ofiary uduszono. Ich szyję wciąż ściskał sznur. Czwarta ofiara była skrępowana węzłem szubienicznym. Wszystkie zwłoki nosiły ślady tortur. W piątek 10 sierpnia 1973 roku Brooks i Henley wskazali trzecie miejsce na plaży w pobliżu High Island, 130 km na południe od Houston. Na oględziny przybyły tłumy dziennikarzy. Na plaży była wydma. Dostrzegłem za nią obu chłopców w towarzystwie policjantów. Zdałem sobie sprawę, że mam szansę uchwycić ich na jednym zdjęciu. Nie sądziłem, że mi się uda. Nacisnąłem spust migawki. Mieli wtedy po niespełna 18 lat. To, co zrobili, miało odcisnąć piętno na całym ich późniejszym życiu. Widać to na ich twarzach. Gdy myślę o ofiarach, o tym, ile młodych istnień unicestwiono, staje mi przed oczami właśnie to zdjęcie. Henley i Brooks wskazali policji sześć kolejnych miejsc, w których zakopano zwłoki. Liczba ofiar wzrosła do 27. Nie zdziwiłbym się, gdybyśmy znaleźli i 1000 ciał. To była zbrodnia na ogromną skalę. Nie wiedzieliśmy, jak długo Korl uprawiał swój proceder. Odpowiedź na to pytanie znał tylko jeden człowiek. Gdy na plażach High Island odkopywano kolejne ciała, Dean Korl, zwany Candymanem, został złożony do grobu. Wszystkie swoje mroczne tajemnice zabrał ze sobą. W poniedziałek 13 sierpnia 1973 roku w Houston ława przysięgłych wysłuchała zeznań świadków. Oczy wszystkich były zwrócone na Wayna Henleya i Davida Brooksa.
wskazali policji miejsca, w których zakopano 27 nastolatków, brutalnie zamordowanych na przestrzeni 3 lat. Obaj przyznali się do uczestnictwa w zabójstwach. Najsilniej zareagowała społeczność The Heights, dzielnicy Houston, w której mieszkało 18 ofiar. Mieszkańcy byli oburzeni. Uważali, że śledztwa nie przeprowadzono z należytą starannością. Jeden z ojców głośno mówił, że można było zapobiec śmierci jego syna. Dwa małżeństwa poszkodowane w sprawie straciły całe potomstwo. Utrata wszystkich dzieci w takich okolicznościach to straszliwy cios. Trudno było pojąć, jak Dean Corll zdołał podporządkować sobie 2 młodych ludzi. Corll był mentorem Brooksa i Henleya, który sprowadził ich na złą drogę. Obaj chłopcy byli sprytni, ale niedojrzali emocjonalnie i młodzi. Dean Corll ich omotał. Wywarł na nich negatywny wpływ. Nie sądzę, żeby którykolwiek z nich zrobił coś podobnego z własnej inicjatywy. Niektóre z ich działań można wytłumaczyć strachem przed Corllem. Myślę jednak, że z czasem Henley się zaangażował i mordowanie dawało mu poczucie siły. Był panem życia i śmierci, a taka władza uzależnia. Wayne jest bardzo inteligentnym człowiekiem. Niestety na jego życiu zaważyło złe wychowanie. Miał agresywnego ojca i słabą matkę. Szybko rzucił szkołę. Prowadził rozwiązłe życie. Podejrzewam, że Corll zastępował mu ojca. I to on sprowadził go na złą drogę. Henley nie zawahał się jednak poświęcić życia swoich kolegów ze szkoły. Tim Curley i dziewczyna Henleya, Rhonda Williams, zostali przesłuchani w sądzie 13 sierpnia. Odtworzyli przerażające wydarzenia z 8 sierpnia. Z zeznań wynikało, że w dniu śmierci Deana Corlla Wayne Henley miał zaproponować Corllowi, aby Tim Curley był kolejną ofiarą. Przesłuchano także Billy'ego Reidingera, który poświadczył, iż Dean miał sadystyczne skłonności. W 1973 roku odkopaliśmy wszystkie szczątki. Minęły 2 lata od incydentu z Reidingerem. Był jedynym, który zdołał ujść z życiem. Do października 1973 roku zidentyfikowano większość oprócz 6 ciał. Pod koniec listopada poszukiwania wstrzymano, mimo pogłosek, że w innych miejscach mogą być jeszcze zakopane zwłoki. Nie udało nam się zdobyć dowodów na to, że ofiar było więcej niż 27. Wayne i Henley wiedzieli tylko o tym. Wayne, Henley i David Brooks knew about. But it's quite possible. Możliwe, że zamordowanych było więcej, a oni o tym nie wiedzieli. W 1974 roku David Brooks przyznał się do zabicia jednej osoby, Billego Lawrence'a. Najsilniejszym dowodem przeciwko Brooksowi było przyznanie się do winy. Wiedzieliśmy też, że spotykał się z Henleyem i Deanem Corllem. Oprócz tego przyznał, że uczestniczył w niektórych morderstwach. To wystarczyło. Proces Henleya był medialną szopką. Przypominał proces O.J. Simpsona, tylko że bez kamer na sali sądowej.
The trial itself was pretty much. Podczas obrad nie działo się nic godnego pierwszych stron gazet. Oskarżenie dysponowało niezbitymi dowodami. Obrońca był z góry skazany na porażkę. Handleya uznano winnym w trybie doraźnym. Kenley został skazany na sześciokrotną karę 99 lat więzienia. Brooks otrzymał 99-letni wyrok. W 1994 roku Zakład Medycyny Sądowej Hrabstwa Harris dokonał przełomu, korzystając ze zdobyczy nauki oraz sztuki. Rysowniczka sądowa wykonała portrety na podstawie zdjęć czaszek. Spisała się świetnie. Lois Gibson wykorzystała zdjęcie czaszki w skali 1:1, aby na papierze i folii octanowej odtworzyć twarz ofiary. When Cecil Wingo gave me the skull, rekonstrukcja twarzy jednej z ofiar Dina Corlea była drugim tego typu zleceniem w mojej karierze. Podczas pracy zdałam sobie sprawę, że rysuję twarz przystojnego chłopaka, który miał przed sobą całe życie. To smutne. Pamiętam, że gdy tylko Cecil Wingo zobaczył portret, był podekscytowany. Wiedział, że dokonaliśmy przełomu. Czaszka należała do Marka Scotta, 18-latka, który miał uciec z domu na początku 1972 roku ze względu na kłopoty z prawem. Do dzisiaj nie zidentyfikowano ciał trzech ofiar. Badania DNA nie przyniosły rezultatów, ale poszukiwania trwają. Brooks i Henley odsiadują wyroki dożywocia w więzieniu federalnym. Kilkakrotnie ubiegali się o zwolnienie warunkowe. Z jednej strony zastrzelenie Corlea uratowało Henleyowi życie. Z drugiej było najgorszą rzeczą, jaka mogła mu się przytrafić. Gdyby Corlea żył, cała odpowiedzialność spadłaby na niego. Henleya uznano by za ofiarę jego manipulacji. Może nie odsiadywałby teraz do żywocia. Myślę, że Henley nigdy nie opuści murów więzienia. Gdyby zwolniono go warunkowo, dopadłyby go rodziny ofiar. Zwolnienie Brooksa też wydaje się mało prawdopodobne. Ta sprawa odcisnęła trwały ślad na społeczności The Heights. Rodzice zaczęli pilnować swoich dzieci. Zwracali uwagę na to, gdzie przebywały i z kim się zadawały. Wiem o tym z własnego doświadczenia. To śledztwo wycieńczyło mnie emocjonalnie. Trudno było mi pogodzić się z tym, że ktoś mógł zamordować w tak bestialski sposób tyle dzieci. Z drugiej strony cieszę się, że zdołałem położyć temu kres i że mam to już za sobą.